Cała mapa GTA 5 została opanowana przez zombie. 30 ocalonych, podzielonych na 10 trzyosobowych teamów, rozpoczynają walkę na tym trudnym terenie. Żeby wygrać rozgrywkę, muszą wyeliminować pozostałe teamy i przy tym samemu nie dać się zabić. By zapewnić sobie przewagę, ocaleni muszą pozyskiwać surowce, przeszukiwać różne lokacje, a także budować swoje bazy. W tym świecie jednak wszystkie chwyty są dozwolone. Gracze mogą przejmować bazy rywali, mogą zawierać sojusze i organizować zasadzki. Ocaleni komunikują się ze sobą tylko przez czat głosowy w grze, więc każde oddalenie się od grupy może spowodować, że się zgubią. Każda drużyna ma jednak radio na starcie rozgrywki. Po mapie rozrzucone są stoły do craftingu, które przydają się podczas tworzenia baz, strefy hardcore, gdzie można znaleźć hordy zombie i strefy bezpieczne, gdzie ocaleni mogą na chwilę odetchnąć. Gracze odpadają z rozgrywki, jeśli zostaną zabici przez innego gracza. Zabicie przez zombie spowoduje respawn przy najbliższym szpitalu. Z powietrza co 15 minut spadają zrzuty zaopatrzenia, więc warto mieć oczy szeroko otwarte, bo lecą z ich super rzeczy. Rozgrywka trwa godzinę, lecz po 40 minutach zaczyna się ciemnić. Ostatnie 20 minut to walka o przetrwanie, bo zombie w nocy są niesamowicie silne. Czy Kaluch, Ospek i Shio dadzą radę z zombie i pozostałymi ocalonymi? Przekonajcie się, oglądając nową serię. Cześć mordy, z tej strony wasze ulubione trio. Kaluch, Ospano i Shio. Witamy was serdecznie, widzowie, w kolejnym odcinku oczywiście waszej serii Ocaleni vs Zombie. Są moi ulubieni ocaleni. Witam, chłopaki. Dzień dobry. Cześć. Witam. Dlaczego gadasz mnie bez nadziei w przywitania? A, bo ja zawsze gadam GTA, przepraszam, przepraszam. To było przywitanie z tak. To zwiastuje oczywiście, że organizacja stoi na najwyższym naszej crew. I jak widzicie, nasza baza również daje radę, prawda, chłopaki? Mamy towarzystwo, panowie. Impreza. Przewidzieliśmy jednego. Tak. Nie przewidzieliśmy, że będą się wspinać przez płot. Musimy mieć wszędzie ten wysoki płot, a poza tym ja nie wiem, czy one nam się przypadkiem w środku też nie spawnują. Czy to jest możliwe? Może musimy prostować pochodnie. Mary, ja proponuję się stąd jak najszybciej zawinąć. Nie wiem, jak wasza tutaj taktyka, ale tak widzowie, zaczynamy za moment. Rozpocznie się rozgrywka. Zostało 26 osób na serwerze razem z nami, więc po prostu no będzie zabawa. Tam jest mnóstwo zombiaków, Ospek, Tucze. Widzowie, łapki w górę, dwie perspektywy macie do obejrzenia. Switchujcie się, zobaczcie, bo dzisiaj się na pewno będziemy rozdzielać. No i co? Subskrybujcie kanał, prawda? Tak jest. Subskrybujcie tak wszystko jest. Na maksa. Dokładnie tak. Więc teraz, widzowie, już koniec gadania discordowego. Przerzucamy się na gadanie in-game, także good luck, chłopaki. Good luck, przeżyli. Good luck. Powodzenia, good chłopaki. Luck. Słyszymy się za 10 sekund. Słyszymy się na radio. Klasunia, Klasunia. Szeo. Nowym radio. Szeolinka, słyszymy się? Dobra. Cześć! Jestem fanem. Proszę państwa. Wow. O, już, patrz jak wykrakałeś! Uranek, w mieście robi się jakoś bezpiecznie, no nie powiedziałbym. No, panowie... A, tu i możemy. To nie przez radio. Ta, no bo tak, jesteśmy razem. Ej, no panowie, my się nie przebijemy na... Ej, czekajcie. Czemu oni nagle biegną wszyscy w jednym miejscu? Właśnie też się o tym zastanawiam, bo w pewnym momencie pobiegły, jakby coś strzeliło, jakby NPC-ty uciekały, tak? Czasami jest, jak się no to strzeli, ktoś jest, tu tak? musi być, ej. To musimy stąd spieprzać samochodem jak najszybciej, moim zdaniem. Tak. Oni biegną tam na lewo, patrzcie się na plażę, tam coś się stało. Dobra, to dawajcie, nie traćmy czasu. No ja rozmontowuję, wsiadajcie. Dobra. Lutujcie jeszcze. Prowadzisz. To ja driver. Drajwuję dzisiaj? Super, Ancko. Tak. Dobra, widzowie, drajwuję. Dobra, moi drodzy, 12 tysięcy łapek, kolejny odcinek za tydzień, bardzo dziękuję, że jesteście, kocham was, wy kochacie mnie, jesteśmy super, moi drodzy, nie no, tak całkiem serio, kurczę, super seria, co, ja się mega super bawię, mam nadzieję, że wy też, bo ja w końcu odreagowuję tak fajnie, o, cię jaram się, że wy się też jaracie. Chłopie, nie strzelam specjalnie. Ej, wszystkie dobra. Zombie nam znikło z mola, stary. No bo on pobiegł, on je zlurował. A. Ej, czekaj. A tu za nami jest. Siadaj. Dawaj. Jak my tam wyjedziemy po tych schodach, stary? Nie, boczkiem. Musisz jakoś. No dobra, jest w aucie, gadajmy na Wojszy. A no tak, bez kitu. Boczkiem plażą ciśniemy, moim zdaniem. Nie no, powinien wyjechać. O kurde. O, to nie był dobry pomysł. Dobra, panowie, jesteśmy w dupie. Ej, no nie gadaj, że nie wyjedziemy. O, był fatalny pomysł. Nie. Utknęło auto. O, Wywalą mnie. Wysiadam. Shit. Dobra, wyciągniemy je jakoś. A jak je wyciągniemy? Nie wiem, najpierw zombie trzeba zabić. Lejcie, ja jestem drajbiście. Aaa, kurde, padaka. Kalin, zjechałeś mnie! O nie, tylko nie umierajcie! Nie, 60 HP mam, uwaga. Tak, jest na ciotkowi prowadzić. Ej, nie mogę wstać! To była moja rada niestety, moja zła rada. Czekaj. Sorry. My nie wyciągniemy tego auta, są za Chiny. Czekajcie, ja mam plan, sprytny plan. Chłopaki, znajdziemy coś nowego.
Jaki ty masz plan? Ej, guys, chyba trzeba odpuścić ten samochód, jest lipa. Odpuścić koniecznie, trzeba, idźmy stąd. Dawajcie na ulicę, może pojedzie, ktoś się dogadamy. Ospek trudno. Znajdziemy. Panowie, kurde. Uciekajmy stąd. Do miasta chodźmy, w stronę miasta. Ja pierdzielę, no pięknie, moi drodzy. Ja mam 20 HP, macie bandaże. A ty nie coś masz? Coś tam jest. Dobra, chodźmy na piechotę, Boże. Bandażuj. Ale lipa. Czuję się z tym źle, moi drodzy. Kazali mi tam jechać prosto w prawo i pojechałem tak, jak pojechałem. Zobaczcie, co za nami. Ja pieprzę. Jaka horda ogromna. Chodźmy stąd. Kurde ty. Wam też spada HP, jak bijecie zombie młotkiem? Dobra, uważajcie. O, pojazd się pojawił. Gdzie? Czekajcie. To może być gdzieś obok nas. Nie ma tu. A on jest jakoś zaznaczony, ten pojazd, czy co? Wojskowej się pojawił. No to daleko mamy. Tak bazy, jak daleko mamy tam. Nie, musimy iść w tą wymianę. Ej, wam też spada HP, jak bijecie te zombie? Bo one się czasem po prostu, no jak cię dotykają, to właśnie zdają damage już. Dobra, biegnę z wami. Uważaj, biegając tam zombie, Maciek. No, masz jednego. Dwa nawet. Kali! Uwaga! Masz Kali. Nic tu nie było. Obok jest spożywczak, dawajcie do spożywczaka. Dobra. Uwaga, bo mega dużo zombiaków się gromadzi tutaj. No, za głośno jesteśmy. Kali, biegło się do sklepu 5 zombiaków. Ja wlazłem na dach. Ratunku! 40 kapsuł. Chodźcie na dach, ja też muszę się zbandażować, no. Bandażujcie się i idziemy dalej. No, zżerają chapca, mi też dużo jadą. Najwyżej, jak padniemy, to zrespimy się i tak w szpitalu już chyba w mieście teraz, bo jesteśmy już bliżej miasta. Więc gdyby ktoś z nas padł, to szukamy się po prostu, trzeba się organizować przy szpitalu. Robimy chyba taką taktykę, że ta osoba musi tam mniej więcej w tamtym rejonie być, żeby ekspedycja mogła dotrzeć. Nie? No to co, to gdzie biegniemy? No miasto, lecimy na miasto. Dobra. Dawajcie. Może górami niż tą ulicą, nie wiem. A będzie nudno, stary. A tam będzie mniej zombiaków w górach, czy tyle samo się respi? Kurczę, nie wiem. No ale dzisiaj jest ich trzy razy chyba więcej niż ostatnio. Chyba trade offera jakiegoś złożyć, mówię wam. Tu jest też safe zone, nie? To z czego my słyniemy jako ekipa? Co mamy do zaoferowania innym ekipom? Śmierć? Że zabijamy. A tu w tym kompleksie niczego nie będzie? Nie, stary, to jest górna. Ej, a tu są jakieś skrzynki wszystko wybuchowe. Tu są skrzynki w busie! Patrz, człowieku! Pieprzysz. Stare granaty tu są! Co? Ej, lutujcie to. Ale tylko w jednej coś było. Naboje były, a tutaj też są, patrz, te też można otwierać. Właśnie wiem, nice. Ale te wraki samochodowe? A nie, nic tutaj nie ma. Tak, w autobusie znaleźliśmy. Jest jakiś to drzeria, jakiś mop na mnie tu. O nie! Co? To jest jakiś mutet! Gdzie? Aaaa! O kurde. Mówiłem ci, że tam jest czerwony... Jo, pierdziele, to jest ta baba! Za bandę! Strzelajcie chyba dalej. Rzuciłem dymny! Ile tu zębiaków, za bandę ci skaczą też! Na bandę chodźcie! Kalu, gdzie ty? On za 30 bije gnój! Czemu ty za bandę nie biegniesz, człowieku? Bo nie mam ich tam skoczyć, człowieku! Jak masz, jak tutaj są ten? Tutaj jest nisko! Walik, Maciek! Tutaj! Bije, wskoczyły do nami! Kurde! Strzeliłem z pistoletu niechcący! Tu będzie dramat, jak będziemy strzelać! Niedobrze! Zabiłem ją! No dobrze, stary, bierzemy lód z niej i spieprzamy! Ale jazda, żeśmy to strzelnie biegną cię, Kali! Ej, Gasik zabija! Gasik przy... Co jest z Kaluchem? Czy on zginął? Kaluch? Stary, on zginął! Ja pierdziele, on zginął! Stary, on padł! On co ty gadasz? W tym gazie chyba padł. O nie! To on się gdzieś zrespi teraz. No to musimy do szpitala iść. Kumasz, czacze. Dobra, dawaj. Zbieramy go, Maciek, dawaj i lecimy. Ja pierdzielę, Kaluch nie żyje, moi drodzy. Zbierasz go? Czy co robisz? Tak, ja mam go w ręce! Jak tu puścić? Wziąłem Kalucha rzeczy. No dobra, to lecimy chyba, nie? Ta, dawaj. Kurde, Kaluch nie żyje. A gdzie jest ten szpital? Co on tam ma niby być? Kurde, chyba w centrum. Chodź, biegniemy do szpitala. Maciek, musimy się trzymać razem. Zostałem z trzyma, moi drodzy, ale jaja. A gdzie ty jesteś? W krzaki pobiegłeś? Tu jestem. A tu jest. Chodź. Dobra, to let's go. Będziemy. Ale patrz, to są też skrzynie te. Nie wiem, czy też czegoś też nie można. Może spróbuj to lutować. Ja zobaczę tam przy stacji, czegoś nie ma. Te wojskowe się nadają do lutowania, tak. Ale ich tu nie ma chyba. A stacja? W środek? Można wejść? Nie, można. Nie można. Chodźmy stąd. Idę. Ale w ogóle gówno, że go zabiły te zębiaki. Znaczy, że umarł. No bo on padł po prostu, nie ogarnął, że HP mu spada, bo tutaj nie pokazuje ci, jak ci spada, tak wiesz. No. Nie ma takiego feedbacku dobrego. Ale jazda. To co robisz? Szukam szczęścia w świetniku.
Lipa jest taka stary, że ja nie wiem, w którym szpitalu może być i to jest najgorsze. Jak on zarespił się gdzieś w centrum, są w zasadzie dwa szpitale, w których może być. Jakbyśmy jeszcze stary po drodze znaleźli furkę, idealnie. No, to by było git, ale ciężko będzie złapać furkę teraz, nie? No, ciężko. Tym bardziej, że tutaj w centrum będzie dużo zombiaków. No nic, musimy biec, stary. Wiesz, jakie te miasto jest dupne? Musimy przebiec całe miasto. No, wiem. Do tego kminie jakby to może się szybciej jakoś dostać. Co, a jakieś pociągi biec? Nie jeżdżą czy coś? Nie, no chyba nie. Ej, ale stary, dobry patent, żeby się gdzieś skitrać potem w tym... No. Żeby zrobić taką bazę w tym... Ta. W tunelu. No. Mega dobry pomysł, stary. Ty! Dawaj, stary, jak tędy pobiegniemy, to będzie ammunition. Może przy okazji coś zgrabimy. No to let's go. Aha, tutaj jest! Ta. Zupełnie inne logo niż w San Andreas, a ja niestety jestem bardziej obity w San Andreas. O, coś tu jest, dawaj! Ej, nice, patrz, dużo tych skrzyń! Granaty tu są! A ja też mam, a dymne? Tak, bierz wszystko, co możesz ja brać. Ja mam dymne. Ej, ale tu już nic nie mam, a ty? Ja wziąłem tylko dwa dymne. A tam na zapleczu da się wejść? Właśnie nie wiem, chyba się nie da, ale kurde, że tych broni tu nie ma czy coś, jakiś karabin by się przydał. Coś takiego, wiesz. No właśnie ciekawe, czy one się tak nie dropią karabiny, tylko z jakichś bossów, co? Myślisz? No nie wiem, nie może wiecie. Warto byłoby się nimi zająć. Dobra, dawaj, biegniemy dalej, stary. Nie ma tu żadnych samochodów, bez kiedy to wszystko jest zniszczone. Ale biegniemy tak szybko, że zombiaki nie nadążają respi, przynajmniej. To jest wielki plus jak na razie. O, ty. To jest znowu ta flika, da się do niej wejść, myślisz? Pa. Spróbuj. Są w tym, nie? Uważaj, Maciek, cztery zombiaki podbiegły. No, moi drodzy, jestem... Bijesz je? Co? Ta. No, granaty dymne były w środku, ale nie wiem, czy nie ma jeszcze skrzynki. O, jest safe otwarty. O! Dwa pistolety dropły zombiaka, stary. Dobra, chyba nic tu nie ma, stary, biegniemy dalej. No, let's go. Ty, patrz, jakie to jest rozwalone tu, stary, na lewo. Samolot tu jest, ty. O, faktycznie. A co w środku nie będzie? Ja tylko, stary, myślę o lucie. Dawaj. Ja już zapomniałem o kamciolu, ja potrzebuję ludu. Po co nam kamciol? Nie, no nie ma nic, to jest jakiś taki tylko obiekt. Ciekawe, jak się to wbiło w asfalt, stary. Roztopił się przy uderzeniu. Chodź, piesek! O... Uważaj! Chlisz, czy to ma piesek? Co ty robisz? Krzaki mnie pokonały! Git, żyjesz? Tak, ale ten toporek jest mega dobry, stary. Piesek, mówię, gdzieś on jest. Na hita wow, Maciek, uważaj za tobą. Uważaj za tobą. No, stary, dobra, stary, biegniemy, nie zatrzymujemy tak. Się, bo to jest... Musimy zdążyć, zanim się będzie ściemniać, bo jak będzie się ściemniać, to już w ogóle będzie przerąbane. Nie znajdziemy się z kamciolem. Tu jest dużo piesków, patrz, kolejne dwa pieski. Dziki, stary. A myślę, że coś dropi z dzika, na przykład jakaś amunicja. No tak, albo... no, można go oskurować chyba, ale ani amunicję raczej nie, byłoby to dziwne. Ale co w sumie może z niego dropić? Nie ma żadnego jedzenia nie, chyba. Granat, nie. Stary? Może tak. To by było też a jakby się okazało, stary, że tych zwierzętek są najpotężniejsze bronie, tylko nikt nie powiedział? Jesteśmy na 5M Okalipsie, stary. To jest wszystko możliwe. To jest realne. Ale czekaj, to... daj mi rzucić tylko na mapę okiem. Skąd? Dobra, uważaj, bo za tobą biegną. To zabiję je. O, tu jest, zawsze na mapę, stary. Tu obok jest ogromna jakaś taka strefa z bossami. No właśnie, już patrzę. Ty, ale my tędy... O kurde, dobrze, że no to popatrzyłeś, bo ja bym tędy chciałem przebiegać. Dawaj tędy. Nie no, jak tu nie będzie żadnego auta czy coś, to będzie przerąbane. No powinny być w sumie, nie? Na takie zagęszczenie. Patrz w te autobusy, bo w tych autobusach mogą być te skrzynki znowu. Dobra, będę patrzył. Dużo lekarzy się tu spawnuje, zombiaków. No właśnie widzę, to jest podejrzane. Ty, ale stary, jak już będziemy obok tego szpitala, to musimy mega uważać. Bo wiesz, bo tam jak Kalu będzie, to może być jeszcze kilka innych, czy... Tam mogą się kampić typki w ogóle. Tak. Ja o tym myślałem na samym początku, żeby się nie zakampić niedaleko szpitala, żeby wiesz, wykaszać te wszystkie zespoły, które będą padać. Myślisz, że będą się odbierać? Bo jakby ktoś się zrespił w szpitalu, to go raczej nie dedniemy znowu, bo nic nie będzie miał, nie? No, ale jak on padnie, to się nie respi, nie? Jak go zabije człowiek. A no, w sumie. Więc może być tak, że niektórzy kampią się tam i polują na tych, co ich zombiaki ubiją. Kurde, to w sumie jest dobry pomysł. Ty, jesteśmy już w sumie tak całkiem niedaleko. Mijamy tam ten most stary i możliwe, że będziemy. Ej, a nie chcemy się zabunkrować, jak no? Był ten taki napad chyba w singlowym GTA 5 jest taki chyba napad jeden i tam się przejeżdżało przez takie podziemne tunele, coś takiego może na bazę. Czy myślisz, że to nie jest otwarte? O kurde, nie wiem teraz, może? Bo kojarzysz, o czym mówię? Ale widzisz, że się możemy zabunkrować? Stary, w kopalni! Jest przecież kopalnia, której można zniszczyć wejście i postawić swoją bramę, stary, i nie ma innego wejścia do niej. Ale to jest poza miastem. Tak, to jest poza miastem, no. Bo ja myślałem właśnie, żeby w mieście zrobić, żebyś blisko wiesz. Znaczy nie, to jest raczej otwarte, o czym ty mówisz. Wiem, o co ci chodzi, no. Ale tam jest kilka wejść, stary. Okej.
Ale można spróbować też, to nie... O kurde, patrz, szpital przed nami. Ja bym radził wyjąć pistolet. No właśnie o tym samym pomyślałem. Myślisz, że Kaluch tu będzie? Tu jest jeszcze sklep, myślę, robimy że go? On nie czekał, stary, na pewno nas nie czekał. Ej, te sklepy, stary, są do kitu. No, do dupy są. Patrz, są jakieś gruzy. Czy mi się wydaje? Tak, to jest budynek kiedyś stary był. Nice. Znaczy tak... Ciekawe, jak ten górstanik spadł. Ale dobra, stary, jesteśmy. Za tym budynkiem jest szpital. Jakbyś był kamciolem, gdzie byś się skampił? Kurde, gdybym był kamciolem, stary, to bym na drugim końcu mapy. No właśnie, też się tego boję. Dobra, stary, jesteśmy. Co, skradamy się, czy wbijamy na pełnej? Wiesz co, no... Wjeżdżajmy, ty. Wjeżdżajmy. Ale to się nie da wejść. Krzątka się nie da. Aha, to może na dach, stary. Bo ja jak tu się raz przed grą, jak testowaliśmy, zrespiłem, to się właśnie przed wejściem zrespiłem. Okej. Okay. I no stary, no... Kamciol stąd poszedł na bank. No nie czekałby tyle czasu na nas, wydaje mi się. Kurde, niedobrze. Sprawdźmy ten dach cały, bo może jednak się mylimy. Kamciola tu nie ma, moi drodzy. Poszukiwanie kamciola. Ciekawe co u niego, możecie sprawdzić perspektywę. Nie ma szans. Ja pierdzielę, nigdy się z nim teraz nie znajdziemy. Ty, tu jak wejdziesz, można wejść do interiora, stary! Co ty gadasz? No tam do tego fioletowego. Ale jest, faktycznie, widzę, no. Stary, co robimy? Nice. Idziemy tu? No let's go. Kamciol! Ty, tu jest jakieś inne wyjście, stary, idziemy. To chyba nie jest dobry pomysł, by go wołać, stary, po prostu musimy być cicho i eksplorować. To na dole może. Ale lutu też żadnego tutaj nie ma. Ta. Stary, chyba nic tu nie ma. Okej. Okay. Niedaleko nas, kurde, ten pojazd, tam gdzie byliśmy, kurde, ale nie fart, stary. No się wydaje, że po coś ten interior jest otwarty. Coś tu musi być. Może tutaj robią zombie. Nie, no nie ma. A nie ma tu jakiegoś garażu podziemnego albo coś? Że może tam jest gdzieś tam były te drugie wyjście. Widziałeś tam ten marker? Może chodźmy tam, stary. Mi się wydaje, że on bym tego nie rozkminił, że tak się... No, chodźmy tu. Wszedłem. A, jesteśmy z tyłu, stary. Dobra, nieważne. Okej. No nic. To nic tu po nas, stary. A nie ma tu jakiejś kryjówki, której, nie wiem, korzystaliście w jakiejś serii czy coś, może tak tym tropem trzeba pójść. Kurczę, no właśnie chyba raczej nie, stary, ale jak kamcior był tutaj w okolicy i teraz pojawiło się auto, to może do tego auta pobiegł, stary. A tu jest niedaleko, gdzieś ono było? No popatrz na mapę. Zabrali je! Kto się zabrał? A, że tam. To powiem, musimy coś wymyślić w takim razie, kamciora tu nie ma. To idźmy do tego auta, może on właśnie pomyślał tak wow, tam. O! Ej, stój! 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 Gada przed radio! Stój! Kim jesteś? To ja, proszę mnie zabijać, proszę. Uwaga, zombiaki! Chodź z nami! Z kim grasz? Z kim jesteś? Gram z Kenexem i z Grazem. Umarłeś, czy nie? No tak. No to chodź z nami. Widziałeś Kalucha? Słuchaj. Nie widziałem. Możemy się dogadać, pomożemy tobie. Tak. A ty potem pomożesz nam. No dobra. To musimy... To trzeba. Chodźcie tu w lewo. No nic, no możesz się z nami trzymać, to masz większą szansę na przeżycie teraz, nie? Pomożemy ci przeżyć. Dobra. A masz... Okay. Słuchaj, na jakiejś częstotliwości gadałeś swoimi ziomkami? Gadałem, no. Na jakiej? No, 314. Stara, on nas nie właduje w tę pułapkę? I cię słyszy. No, słyszę cię. A nie władujesz na pułapkę? No coś, ty, no przecież dopiero co umarłem, ja myślałem, że wy mnie zabijecie. Dobra, chodźmy w bezpieczne miejsce i spróbujemy się połączyć z swoją drużyną. Musimy gdzieś wejść się przechować. Jak będzie uciekał, to go zastrzel. Słyszałem to. Dobrze, to nie uciekaj. Dawaj z nami. Ja jestem jeńcem w tej drużynie. Nie no, stary, nie no. Ty, jesteś teraz, kolegą, teraz jesteś kolegą. Zastępujesz tylko... kamciola. Tak. Dobra. Kamciol się zgubił. Nie widzieliście nigdzie takiego różowego pajaca, który biegał i krzyczał pewnie, a zombiaki mnie łapią? Nie widziałem takich. Stary, jak pomożesz nam znaleźć kamciola, to ci puszczamy wolno. Tak. Kurde, to będzie ciężkie, nie? Ej, sugeruję, chodźmy na komisariat. Ej, wchodzimy w tą strefę złą czerwoną. Dobra, chodźmy tędy. Dobra. A idź może do tego auta, czy nie chcemy? Tutaj też jest czerwony ten. A gdzie jest auto? Ale gdzie są auta, stary? Auto jest po drugiej stronie miasta, nie dojdziemy tam. Tak? Aha, no. Dobra, to nieważne. Nie, no jakbyśmy auto ogarnęli, byłby top transport, nie? Gdzie jest ten kamciol, kurde, widzowie? Gdzie on jest? Pilnuj go jak coś, stary, tak wiesz. Dobra. Jakby cię zaczął bić czy coś, to też daj znaka. Ja tak specjalnie odbiegam, bo teraz mnie nie słyszysz, jak gadam tam, nie? Przy tobie. Tak. No to stary, musimy z jego ziomkami się połączyć, uzyskać info, czy widzieli Kalucha, stary, i podjąć decyzję, co dalej. Najwyżej go odpalimy. Biegnie za wami super zombie. Super zombie za wami biegnie. Dawajcie szybko. Tutaj prosto i do góry. Czemu tutaj? No bo tu będziemy bezpieczni, nie?
dobra. No on nie pobiegnie z nami, ten zombie? Nie, myślę, że nie będą biegli, myślę, że nie będą biegli po klatce. Może po klatce nie będą biegli, a jak coś, to możemy drzwi zablokować i nie będą wchodzić. Chyba nie? Biegną, stary, chyba biegną. No to stań ktoś przy drzwiach, tak? Stań tak przy drzwiach i blokuj, żeby nie przechodzili, żeby się nie otworzyły. Dobra. A ja, jaką mówisz częstotliwość? 314. No ja jestem generalnie z nimi umówiona, czy umówiliśmy się w razie śmierci, gdzie się spotykamy, także moglibyście mnie puścić wolno. Tego niestety ci nie wyjawię. Nie? Ty, bo mnie bije przez drzwi, uwaga! Dobra, czekaj. Dobra, 314, tak? Tak. Ty, ej. Widzicie minimapę? Słyszeliście to? Jest... Auto! Oh shit. Autko? Ty, to kaluch! Kaluch, kaluch ty, Michał! Biegli, biegli! Jazda! Stary, masz nogi do obrony. Uciekaj, 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 uciekaj! Zbiegamy stąd! O nie, tu jest ten dymiarz! Strzelamy! Ja jestem na daszku, żeby do mnie nie dobiegł ten śmierdzący. Jeździ tu kamciol, jeździ kamciol! Trzeba stąd zejść jakoś, stary. On na dole czeka. Jak ty tam szedłeś? Jesteśmy na górze. Mnie ten dymiący zabija. Chodźmy na dół schodami. O kurde! Nie! Nie zbiegamy schodami, nie zbiegamy! Jesteśmy jesteś śmierdzący! A ty tu jesteś! Ej, zbiegnijcie na te rury! No trochę cringe. No musimy... Ale jesteśmy w dupie. Chłopaki, ja wam mogę pomóc. Ty, a... jak my planujemy stąd zejść, jak klatka schodowa jest pełna tych mobów? Nie przemyślałem tego. Ale flipa. Tam trąbi. Ten trąbi na dole, kolega. Kurde, zabijamy ten śmierdziel. Ja cię? To uciekaj. To ja. Stary, narobiliśmy tyle hałasu. Mogę wam pomóc. Pomóc ci? Odsuniesz się, rzucę ci tam granata. Ale u nas jest git. Nie my się uciekniemy od tego, tylko myśmy jak zejść. Kurde, jakbyśmy tego śmierdziela zabili, to byłby git, stary. Kali? Postrzelili go? Kali, nie wchodź tu, to jest kamciol, śmierdziel! Jest kamciol. Śmierdziel tu jest! Dawać na dół, mam auto! I klatką, klatka może być wolna. Klatka jest schodowa wolna, Kali? Dobra, chodźcie klatką. No dobra. Dajecie radę, Maciek? No tak średnio, stary, Kali? Bo jest klatka śmierdzi cała, nie możemy Kali? Tam wejść. Nie da się na klatkę wejść. Kurde, Maciek, czekaj, wymyślę coś. Kali, oni tam... To nie pomarańczowy do was skoczy na dół, jesteście przy aucie? Tam jest dramat, stary, bo on, klatka śmierdzi, nie mogą wejść, śmierdzi, ich zabija na klatce, nie mogą zejść. Mamy jednego gościa od jakiejś innej ekipy. Trzeba jakoś pomóc, stary. Jesteście tam gdzieś na dole, autem, tak, a jesteście. Tak. Kali, zombie, zombie. Masz radio jakieś dodatkowe? Tak, dam ci. Masz tu, stary, masz tu na ziemi. Dawaj. Dobra. Już tam ogarniemy. Pomarańczowy, ej, patrz, tam jest Maciek na górze. Co? To wyskaczę do was. Zabił się! Zabił się Maciek? Nie, ten kościół, który chciał z nami był, tutaj spadł. Kto to był? Nie, to był Igor, stary. Albo Xavus. Czekaj, dam ci częstotliwość. Tylko czekaj, zombie. Maciek, jaka była częstotliwość? 703.24. Ale czekaj, już sprawdzę. Dobry wieczór. Jest, Kali, jest. Dobry wieczór. Maciek, musisz jakoś zejść. Mam głosową. Musisz tego śmierdziela tam ominąć, człowieku. Dobra, biegnę. Ja zabiłem jedną osobę. Rozjechałem ją. Co ty gadasz, koło? Martynę, powiedziałem jej tak. Masz 10 sekund, uciekaj, bo ją podwoziłem. I stary, wjechałem w nią samochodem. Wiesz co trzeba zrobić, stary? No? Pojawiają się fury co chwila na mieście. No, Maćka trzeba... zgarnąć drugą furę. Maćka trzeba zjeść, stary. Tak, no wiem. Zrobię rekonesans. Teraz jesteśmy na radiu, to będę dawał znać. O. Chyba, że wsiadasz ze mną. Nie, będę tu Maćka próbował wyciągnąć. Ty dawaj, stary, jedź na rekonesans. Śmierdziel, wybieg! Kurde, dawaj do mnie, wracam. Ej, ja ich zbluruję, Maciek, strzelę, Kali mnie zgarnie i przejedziemy śmierdziela. Przejadę go, dziada. Dawaj, stary, gdzie jesteś? Czekaj, chodź tu. Kurwa! Auto ci pali! Nie mogę wsiąść! Co jest? Nie żyję. Umarłem, moi drodzy. Co się stało? Chodź, biegniemy tam! Dawaj! O, Maciek nie żyje! Chodźmy po itemy! Szybko, bo tracimy... Kurde! Padliście też? Tak! Ja pierdziele! Palący tam był, nie? Biegnijmy! Ja wlazłem do tej klatki i mnie zaczadził w sekundę tego. Szkoda gadać.
Ale jesteśmy gównem. Kali, dawaj, dawaj, to trzeba szybko zrobić. A gdzie wy biegicie po tej temy? To tam, pod komisariat. Ja pierniczę. No tak, bo byliśmy na komisariacie. Ej, ale piękna sprawa. Piękna sprawa, panowie. Jak umierasz, no, to razem. No ta, dobrze, że nas żaden gracz nie dojechał. No. To jest karma za to, że tą Martynę zabiłem. Tak. Jest nasz samochód, ty. Ja idę po itemy, ja tu umarłem. To też są moje. A czemu on się dymi? Tu padliście? W tym miejscu? Tak. Tak, ale mamy górę. A ja myślę, że jest szansa, żebym odzyskał tej temy składowej, czy nie za bardzo? Chodźmy po nie. No to let's go. Jest jakaś komenda podnieść, ej! Może da się... Ja mam wszystko, już mam. Drop znalazłem! Zobacz na mapie! Macie kość, tu spróbujecie... Ja tam jadę, zaraz zobaczę, coś mam i wracam. Tylko mi, kurde, minimapa nie działa, nie wiem czemu. Cholera, podjeżdżam tu, zaraz... Podjeżdżaj, mamy patent, żeby jechać... Zombiak, stary, ratuj nas szybko! Jadę! Ja pierdolę, Maciek! Nie puszczę cię, spokojnie. Muszę minutę czekać na dropa! Ej, szybko, Ospek, no musisz nas ratować, stary! Kurde, 30 sekund, dacie radę? Gdzie? Kurde, muszę to przeczekać, witam, muszę. I ratuję przyjaciół z super bronią. Gdzie jesteście? Halo, gdzie jesteście? Chłopaki! Kurde, mam karabin tutowy. Halo, baki, żyjecie? Ej, chłopaki! Padliśmy i temów nie mamy. Aha, to czekajcie, dam wam po radiu. Weźcie z auta, wyciągnijcie. Dobra. Pistolety wam dam. Dwuosobowe auto, całkiem niezły pomysł. Czekaj, zróbmy to jeszcze raz. Dawaj, Maciek, Y. Chłopaki! Macie pistolety. Działa. Macie pistolety i amunicję, a ja, chłopaki, mam karabin snajperski i karabin, tylko bez naboi. To jedźmy, stary, do bezpiecznej strefy, żeby kupić naboje. O tym myślałem właśnie. Jedziemy, dawaj. Ale jazda, chłopaki. To jest gniazdo zombie, to ten szatak. Dobra. Straciliśmy dzisiaj pół odcinka, żeby się respić na nowo. Najważniejsze, że żyjemy, ale możemy ten samochód przetradować u kogoś. Tu jest dużo takich powalonych ekip. Zróbmy to, ale stary, a powiedz nam swoją historię, gdzie ty byłeś, stary? Ja? No? Znalazłem Martynę, to była moja towarzyszka w niedo... Znalazłem dwóch jakichś ziomali, których oskamowałem, bo znalazłem pistolet, więc musieli mi oddać wszystkie itemy. No? Potem pojechałem szukać was na plaży, jak ogarnąłem furę. I potem się już tak kręciłem, stary, i nagle widzę pyk gościu w kamizelce różowej, nie? No? Na dachu komisariatu, migło mi. No i mówię, nie, no to wy na pewno, nie? Tak. A pamiętasz, że miałeś czekać w tym miejscu, aż przyjdziemy? Wiem, stary, ale myślisz, że to jest łatwe? Ja dookoła i była horda zombie za mną. Potem znalazłem ludzi i stary, już zapomniałem o tym, że mam na was czekać, przepraszam. A my też mieliśmy taki epizod, że biegliśmy tutaj i tak w sumie już zapomnieliśmy, że ma być po kamciono. Tak. Myśmy pół miasta zlutowali po drodze. No jest ciężko, ale jestem ciekaw, czy jest ktoś, kto na przykład w ogóle się nie zajmuje takimi rzeczami jak my, tylko sobie ciska bazę, nie? Tak, no. No właśnie, my też musimy zrobić bazę. Musimy. O! To teraz już nic się nie może nam stać, chyba że kogoś rozjedziemy. Chyba że nam ktoś auto ukradł. A tu nie ma też zombiaków, tak? A nie ma. Tak. O, patrz, ktoś... Oj, sorry! Bierzcie wszystko, panowie, lutujcie! Puszczaj mnie, postawię na ziemi! Handlarz bronią tu jest! Co ty gadasz? Panowie Limonkowi, to był błąd, nie możemy was rozjeżdżać w tej strefie, oficjalnie was przepraszamy. To jak będzie? Nie wiem, czy mogę wam ufać. Gdzie macie bazę? Ja bym wam nie ufał. Gdzie macie bazę? Proszę. Bazę to jest złożony teren, proszę pana, wypowiedzieć. Dogadajmy się, Mariku. Dogadajmy się, chcemy najechać na największą bazę w tym mieście, wiemy, znaczy, gdzie ona jest. Na kogo? Na Olimpa. Ty, panowie, a wiecie, gdzie mogę tu sprzedać pistolety? Wy macie z nim sojusz! Ale czemu pan krzyczy? Skąd taka teoria? Dobra, ej, bo Mril jest kolegą Olimpa. I ty jesteś też kolegą Olimpa. Dobra, niepotrzebnie to powiedziałem. Słuchajcie, nie było nas tu. Na razie, chodź, Maciek. Co? Ej, a broń oddajcie. Oddaliśmy. Chodź, Maciek. Odnieś mnie. Oddaliśmy wszystko. Odnieś mnie, wszystko dobrego. Panie kierowco, bo ci się opona przebiła. Rozjedź ich, stary, rozjedź ich, proszę. Ospek, weź się w dupcy, proszę. Tak, dobra. Dobra, ale nasrasz tak. A! Ej, chłopaki, tak dla was coś. Słuchajcie, mam karabin i snajperkę. Mogę dać komuś karabin. A skąd to masz? No z dropa, zabrałem. What the fuck? Czekaj, dam karabin komuś, a będę... Nie. To wstać do auta. Tak, no i tutaj 50 naboi wkładam. Daj mi jeszcze chwilę, przyjedź tam na sekundę. Dobra, widzowie, ja sobie poukładam to szybko, bo kurde, oczywiście chłopaki odwalają maniany. Teraz pytanie, co my robimy, bo ja bym też sugerował znaleźć jakieś miejsce, w którym się przenocujemy, nie? Trzeba przejąć kogoś dziuple, mówię wam. A chcesz kogoś najechać i przejąć? Chciałbym.
A my myślisz, że mamy jakieś szanse? No mamy, mamy stary snajperkę. Karabiny, mamy stary, podchodzimy, okay. Tylko dowiadujemy się i robimy to. I na noc zostajemy, idealna taka. Możemy zrobić tak, że ja podejdę pod bramę i coś będę ich zagajał i wyciągnę ich na ten. No cześć. Trzeba z nimi pogadać jeszcze. To co, podbijamy do nich ponownie? Podbić tam? Mówię wam, tak. To dawaj. Stary. Dobra. Siema! Panie, to nie jest MagDrive, co pan tak jeździ? Witam. Dajcie $2000. Panie, to nie jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oddaj 200 amunicji. To najpierw budujecie nam bazę, a potem się przejdziecie autem. To nie, wokół ronda tutaj można i dobra, tak. Dobra, jeźdź od tych, nie ma co gadać. Nara. Nara, szpara. Fajna stara. Dobra, co robimy, panowie? No trzeba się zbunkrować na moje oko. A gdzie myślisz? Uwaga! Ten skurczybyk znowu. A nie chcemy tych tuneli spróbować, co mówiłem? Bo Łaciek mówił o jakichś tunelach, tam chyba pod Pacyfikiem, mi się wydaje. Chyba tak, no. Czekaj, tunel pod Pacyfikiem? No to jest w singlu taki napad na bank jakiś czy coś takiego, kojarzysz to? Nie, bo chyba Pacyfika chodzi. Albo można na przykład, nie wiem, ja myślałem na przykład, ale to jest mega ryski, kopalnie. Ale to jest daleko zaś, nie? Daleko, daleko, metro może. Wiem może gdzie! Ten schowek stary tutaj na Vinewood, ale tam auta nie wsadzimy. Ale musimy jechać do craftingu najpierw. A, bo my nie mamy tego. Bo my nie mamy czym bazy zbudować. Ja pierniczę. Stary, jakaś szopa. Trzeba z miasta wyjechać na moje oko. Maciek, jak ci się jeździ, stary, głową w dół? Stary, szczerze mówiąc, bez różnicy. Dobrze, jesteśmy w grze komputerowej. O kurde. Yo, to dobrze, się... te auta nie są na stałe przytwierdzone, jakby były trzy problemy. Uważajcie, biegną za mną. Wiem, dlatego ten biegło. Ten palak mnie na kita zabił, nie? On jest straszny. Co ty gadasz? No wtedy ja w aucie siedziałem i mnie spalił w samochodzie, więc jakby nas... Ale mówię wam, że mnie na kita zabił ten dmiący śmierdziel. Ej, a co to jest? Ja wszedłem do klatki i on mnie zdusił tym bąkiem. Ej, drop jest na tej ulicy tam. Co? No drop jest na autostradzie. Mógłbym tam szybko dojechać. To dobra, jest ten czerwony, czy co? Jedziemy tam? Yo, samolot rozwalony. Jedziemy tam, czy nie? No, nie wiem. To jak chcecie, chłopaki, to nie musimy. Pusto tutaj. Totalnie. No, kolego, jaki masz plan? Ja? No, a kto? A co mnie tak pytacie? No ty żeś kazałeś nas tutaj przyjechać, a tutaj pod górkę co się da wjechać? Co tam jest? Gdzie tu? Tam jest tama. No. Tylko tam, gdzie auto schowa? Musimy znaleźć coś z garażem, panowie, żeby auto schować. No jeszcze jest na przykład tutaj garaż Lostów, możemy się zakabacić, ale tutaj możemy jeszcze poszukać czegoś w okolicy. I po lewo, co to jakieś konstrukcja wojskowa? Jedziemy tu? Co to jest? Osiedle budowane, to jest to? A obczajcie z drugą... Tu jest jakiś safe zone, ty. Uwaga, z tyłu ziomek, zaraz się zwalić z auta. A za nami jest taka dziwna konstrukcja z rogami, widzicie? Czy gdzie? Nie. Aha, widzę. Ja nie widzę, tu? Przed nami, i kolcami? A to? Jo, co ty? Okej. A to jest coś zbudowane na górze. To nie jest czyjaś baza przypadkiem? Jak to? Nie wiem, a co ja się myślisz, że ja... O kurde! X. Hopy! Kurde! Sorry! Padłeś pod mapę? Kurde! Hej, chłopaki, bo to jest niebezpiecznie! O kurde! Gdzie jesteś, Maciek? Przeniosłem mnie z powrotem na górę, ale przyjechał obok mi samochód! Co?! Olali mnie, nie zobaczyli mnie jak mnie. Kali, a gdzie tu mam auto zostawić? Schowaj za domem! No tam gdzie... Chyba, ej! No? Zablokowane kodem, nie da się wejść! Kurde. Jak się tam dostać, wy wyjście? Gdzieś mnie pojawiło gdzie indziej. Masz ospekcję 4, bo można wysadzić na przykład ten fragment. Nie mam, ostatnio komuś oddałem. Ty kliknąłem użyj C4, ale chyba go nie podłożę. Może pojadę po Maćka? A, bo ta baza jest useless. Kali, to co robimy? Idziemy? Zostajemy? A ten safe zone? Obczaj go tam tą furką. Dobra, jadę. Pojadź z okolicy, sklejmuj go, ospek. To... Sklejmuj go. No, ale to chodź, Kali, podjadę po ciebie, dawaj. Żeby nikt nie zgarnął. A ktoś jeździł? Bo ja to widziałem, że ktoś tu jeździł. Tak? O kurde, to może być grubo, dawajcie. No tylko my, nie, to my. Nie, widziałem suwa, ale przejechał tylko przez autostradę i pojechał dalej. Gdzie ta fura? To się zabrał. Motor! Motor. Dawaj. Okej. Okay. To kto bierze motor? Mogę ja wziąć, jak chcecie. Weź, to ty będziesz lepiej. Dobra, panowie, to teraz jakaś decyzja, bo się robi tu niebezpiecznie. Mówię wam, że wjedźmy do tego podziemnego tunelu. To tu jest który? Nie, stary, nie ma takiego tunelu. Jest, jak to nie ma? On nie jest stokowo w GTA. Tu jest tunel kolejowy pod nami, na przykład, obok. A może Kali ten, jakiś garaż tutaj, stary, ten, nie wiem, garaż, kurde. Tutaj ten garaż pod autostradą na przykład? Mordo, a może faktycznie tunel kolejowy, zabudowujesz go z dwóch stron i jest chill. To głęboko gdzieś trzeba było. Ale to tu jest obok przecież tunel. Ale mówię, że głęboko gdzieś trzeba do niego wjechać. To
to przecież wiesz, co napisać. Ja was zgubiłem, gdzie jesteście? W tunelu kolejowym. Tunel kolejowy, jak się wyjeżdża ten tunel za miasto, on jest tutaj obok Pasztory. Dobra, wiem. To nie ma w takim tunelu dziury w ścianie i tam wejścia do tego? No zobaczymy. Nie mówię, że w tym, ale w jakimś tam było to. Ja dobra, jeszcze nie powiem. Kurde, widzowie, muszę to coś odszukać. Kurde, ta noc jest dramat. Dalej jesteście w tym tunelu? Wyjechaliście już, nie? Jedziemy już poza miastem, grubo. Dobra. O kurde. Niedobrze. Słyszałem pikanie zrzutu, ale wywalone. Ale nie zdążymy, minuta została. Musisz dojechać do tej stacji na prawej autostradzie, gdzie rabujemy sklepy. Zabunkrujemy się tu w sklepie. Dobra, jadę. Ej, jestem przy lucie. Yo, wziąłem luta, jadę. Ten motor jest dla mnie idealny, moi drodzy, bo teraz mogę być zwiadowcą. Bez kitu, tak zrobię. Tam wejść. Dawaj na górę. Chłopaki! Kurde! Co robicie? Chcemy na dach wyskoczyć, stary, ratuj się! Dobra. Kurde, koniec! O nie! A jeśli ktoś nie dotarł, to jeszcze zrobi. Dobra, a nie możesz ty mnie podnieść, a on ciebie? A, możemy, dobra, dawaj tym Sanchezem tu. Ja robię stanta. Chodź tu. A co, nie żyjecie? Gdzie jesteście, halo? Jesteśmy pod sklepem. Ja jestem nad sklepem, skoczyłem tu Sanchezem. To wskocz tak z nami. Dobra. Jeszcze raz musisz z nami tak skoczyć. Dobra, to dawajcie. Siadajcie. Jedź. Dobra, ale jazda, kurde, ale nie ogarnę. Ale padakę gramy. No. Padakę, taką... najgorszy, najgorszy place widzowie świata. Tak, dzisiaj, tak, ale damy radę, kurde, damy radę. Myślałem, że po ostatnim odcinku mówili, że wszystko mamy ogarnięte, ułożone, tak. Jesteśmy jak cholera, a teraz co? Jaj, co? Teraz mamy Sancheza, jeździmy w trójkę jak największy wisiaki. Dobra, przynajmniej nice. Bezpieczni. Kto by pomyślał? Ej, nie mogę się ruszyć. A ekipowicze nas oszczędzają sentymentu, dlatego że Maciek przyszedł na nagrywkę. Więc widzowie, nie możemy im na to pozwolić. I w kolejnych odcinkach będziemy przyjąć taktykę. Jaką? Tak, no zobaczcie, co my mamy. No w sumie nie wyszliśmy tak źle. Osoby, które... O, to są bezpieczne. To my, tak. Mamy, ta. Widzowie, broń, mamy wszystko, robi się poranek. No i kolejny odcinek to wasze sugestie. Piszcie i sprawdzajcie obydwie perspektywy. Ja wam, chłopaki, dziękuję. Ja też dziękuję. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Naturalnie. Również. Dziękujemy ci. I widzimy się w kolejnym odcinku. Bye, bye. To ja stoję na czatach całą noc. Ja idę w kinę. Trzymajcie się. Do następnego. Elu. Ktoś musi chronić, moi drodzy.